W środkowym Madagaskarze, niecałe 10 km od Fianarantsoa, znajduje się Marana, wioska trędowatych. Założył ją w 1903 roku polski jezuita, błogosławiony ojciec Jan Bejzem. Zabudowania na wzgórzu otacza las eukaliptusowy o powierzchni 90 hektarów, zasadzony przez misjonarza i jego podopiecznych. W tym odosobnionym miejscu znajduje się dzisiaj stary szpital, zbudowany przez ojca Bejzyma. Obok w 1966 roku powstał nowy szpital, wyposażony w salę operacyjną. Znajduje się tutaj kilkanaście domków mieszkalnych, dwa duże pawilony, jeden dla kobiet, drugi dla mężczyzn, ambulatorium, apteka, kościół i dom dla misjonarzy. Wszędzie widać trędowatych. Każdy z nich to inna historia, dramatyczna i wzruszająca zarazem. Mieszkałem w odległej wiosce, gdzie nie było żadnej możliwości, by się leczyć. Wiedziałem, że jestem chory, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to trąd. Dopiero gdy choroba bardzo postąpiła i zaczęły mi się kurczyć palce u rąk, a potem także stopy, zrozumiałem, że to trąd. Zbyt późno dowiedziałem się o szpitalu w Maranie. Z pomocą innych dotarłem tu i zacząłem leczenie. Trąd zniszczył moje ręce i nogi, ale został zaleczony i nie postępuje dalej. Trąd to choroba rozwijająca się w środowiskach biedy i zacofania. W leprozorium, razem z chorym, nierzadko zamieszkuje jego zdrowa rodzina, a więc żona lub mąż z dziećmi. Odpowiednia higiena i ścisłe przestrzeganie określonych zasad pozwalają uniknąć zarażenia. Do Marany przybyliśmy z całą rodziną w 2013 roku. Tylko mój mąż jest chory, ale wszyscy jesteśmy z nim, żeby nie był sam. Mąż późno zaczął leczenie, bo nie wiedzieliśmy, że w Maranie jest szpital dla trędowatych. Po kilku miesiącach leczenia męża wróciłam z kilkorgiem dzieci do domu, a resztę zostawiłam tu z nim. Ale wkrótce siostry powiadomiły mnie, że jedno z dzieci zachorowało i wróciłam, by opiekować się rodziną. I znów jesteśmy tu wszyscy razem. W kościele o surowym wnętrzu wybudowanym przez ojca Bejzyma, w centralnym miejscu prezbiterium, wisi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Przywiózł go ze sobą z Polski i upiększył wyrzeźbioną przez siebie ażurową ramą. Ten cichy i pokorny jezuita o wielkodusznym sercu był pierwszym kapłanem w dziejach misji na Madagaskarze, który na stałe zamieszkał wśród trędowatych. Pracował w trudnych do opisania warunkach. Był towarzyszem ich niedoli, służył im dniem i nocą. Dla nich żył i wśród nich umarł 2 października 1912 roku. Zmarł z wyczerpania pracą ponad siły. 18 sierpnia 2002 roku Święty Jan Paweł II beatyfikował go na krakowskich Błoniach. Jego relikwie spoczywają w pięknym sarkofagu w kaplicy dobudowanej w tylnej części kościoła w Maranie. Dzieło tego wielkiego posługacza trędowatych, jak nazwał go Święty Jan Paweł II, kontynuują w Maranie siostry ze zgromadzenia Świętego Józefa z Cluny, sprowadzone tam przez samego ojca Bejzyma. Je suis responsable de la communauté. Jestem odpowiedzialna za wspólnotę sióstr, ale zajmuję się wszystkim, zwłaszcza nowymi chorymi. Przybywają tu bez niczego i trzeba im dać wszystko. Odzież, bieliznę, środki piorące, garnki, talerze, łyżki. Każdy musi mieć wszystko swoje, by nie zarazić innych. Za czasów ojca Bejzyma nie było jednorodzinnych domków dla trędowatych. Zostały zbudowane po jego śmierci. Mieszkają w nich nie tylko chorzy, ale także rodziny, które po wyleczeniu z trądu zdecydowały się zostać na zawsze w Maranie.
Co roku do leprozorium zgłaszają się nowi chorzy. Są w różnym wieku, młodzi i starsi. Chcą się leczyć. Długość leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby. Czasem wystarczą 3-4 miesiące intensywnej kuracji. W przewlekłych stanach są to nawet 3-4 lata. Ale zdarza się i tak, że pomimo długiego leczenia rany nie chcą się goić. Wtedy chorzy zostają na zawsze w Maranie pod stałą opieką lekarza, by nie zarazić innych. Przybyłam do Marany w 1979 roku i rozpoczęłam leczenie. Siostry przygotowały mnie do pierwszej komunii świętej, a potem do bierzmowania. Tu poznałam mojego męża, który też był chory na trąd. Gdy się podleczyliśmy, pobraliśmy się. Mamy troje dzieci. Najstarsze założyło już swoją rodzinę, a dwoje jeszcze się uczy. Był czas, kiedy myśleliśmy, że jesteśmy już zdrowi i opuściliśmy leprozorium, ale mąż ponownie zaczął chorować i musieliśmy tu wrócić. Jesteśmy szczęśliwi i dziękujemy Bogu za dobrych ludzi, którzy nam pomagają. Ojciec Bejzym jest nadal tu obecny i opiekuje się nami. Trąd to choroba skóry i nerwów, wywoływana przez bakterie. Prądki trądu rozwijają się bardzo wolno, nawet 10 lat. Choroba najpierw pozbawia czucia, szczególnie w palcach nóg i rąk. Nieleczona prowadzi do zwyrodnień, utraty tkanki i nieodwracalnej destrukcji kości. Po długim leczeniu jestem już zdrowy, ale przybyłem tutaj w ciężkim stanie. Bardzo dziękuję siostrom i wszystkim dobrodziejom za opiekę, troskę i pomoc. Dyrektorką szpitala w Maranie jest siostra Sabine. Zna dobrze wszystkich chorych i zawsze jest pośród nich. Eliasz zaczął chorować w 2009 roku. Rok później miał już zniszczone dłonie i stopy. Potem choroba zaatakowała oczy. Zbyt późno przybył do Marany na leczenie. Gdy był zdrowy, pracował jako traktorzysta, ale teraz nie może już nic robić. Trudno mu to zaakceptować. Trąd pokrył całe jego ciało, zaatakował także ścięgna i nerwy. Leczenie zatrzymało chorobę Eliasza. Trąd nie postępuje dalej, ale jego ręce, nogi i oczy pozostaną już takie na zawsze. Dwa pawilony mieszkalne, jeden dla kobiet z dziećmi i drugi dla mężczyzn, to wieloosobowe sale z drewnianymi łóżkami i kolorową pościelą. W każdej panuje niemal wzorowy porządek. Pawilony mają też swoje kuchnie, czyli wnęki w ścianach, z otworami na dym z ogniska. Nad nimi, na metalowych trójnogach, stoją garnki, w których gotują się potrawy. Posiłki chorzy przygotowują sobie sami. W każdą sobotę wydawany jest darmowy prowiant – ryż, fasola, cukier, mąka. Angażujemy młodzież do różnych zajęć. W ten sposób pomagamy im rozwijać w sobie zamiłowanie do pracy i nie koncentrować się na sobie. Obecnie w Maranie jest około 120 chorych. Państwo nie udziela im żadnej pomocy. Leprozorium istnieje dzięki ofiarom darczyńców z różnych krajów Europy. Trędowaci z Marany próbują wieść normalne życie, są pogodni i uśmiechnięci. W jednym z domków mieszka para nowożeńców. Dwa małe pomieszczenia to kuchnia i pokoik do spania. Wszędzie jest czysto i schludnie. Jean-Cry i Wuairana niedawno się pobrali. Na pierwszy rzut oka nie widać u nich śladów choroby. Kobieta była operowana w 2013 roku. Ma przykurcz dłoni, ale jest już zdrowa. Jej mąż przybył do Marany 6 lat temu, cały pokryty plamami. Wcześniej czułem się bardzo źle, ale już jestem wyleczony z trądu. Siostry dały mi pracę. Moja żona uczy w szkole, a ja jestem ogrodnikiem. Oboje przybyliśmy do Marany chorzy na trąd. Tu się poznaliśmy, zakochaliśmy się i 27 grudnia 2013 roku wzięliśmy ślub kościelny. Teraz pomagamy siostrom jak tylko możemy. Jesteśmy szczęśliwi. Młodzi niedawno dowiedzieli się, że zostaną rodzicami. Ich dziecku nic nie zagraża. Thank you.
Żegnamy Maranę, odosobnioną wioskę Trędowatych, wioskę nadziei, najbardziej polskie miejsce na Madagaskarze. Symbol miłości, która pokonała rozpacz i ludziom wyklętym przywróciła godność i życie. Nowe życie.